W Polsce będzie nowy podatek od nadmiarowych marsz. Inflacja w Polsce zmierza ku nieskończoności. Biedronka dostaje kolejną karę od Ułokiku, tym razem 115 milionów złotych. Jeżeli chodzi o budżet Polski na 2023 rok, totalnie mija się z rzeczywistością. Między innymi o tych tematach porozmawiamy dzisiaj w najważniejszych informacjach tygodnia. Ja nazywam się Konrad Książak i zgodnie z najnowszymi zaleceniami polskiego rządu obniżyłem u siebie temperaturę. Siedzę teraz bardzo przyjemnie w trzech bluzach i swetrze. Jest to naprawdę dobra zmiana. A przechodząc do pierwszego tematu nowy podatek od nadmiarowych marsz, no też pytanie, czym jest tak naprawdę nadmiarowa marża. no bo jeżeli chodzi o ten podatek na początku mówiono o tym, że to sięgnie on tylko tych przedsiębiorstw państwowych, tych przedsiębiorstw energetycznych, ewentualnie paliwowych. Teraz mówi się o wszystkich dużych przedsiębiorstwach. Podatek od nadmiarowych zysków, a teraz już to jest doprecyzowane, że od nadmiarowych marsz w wysokości 50% objąłby te duże przedsiębiorstwa, które w roku 2022 osiągnęłyby marże z zysku brutto wyższe od średniej marży za lata 2018-2019-2021. 2020 rok jest usunięty ze względu na to, że to był bardzo wyjątkowy rok. No i tutaj ważne jest to, że nie mówimy tylko o przedsiębiorstwach publicznych ale też o przedsiębiorstwach prywatnych o każdym yy, każdej spółce która, której marża w 2022 roku byłaby wyższa od tych średnich wcześniejszych marsz. Tu się podaje takie graniczne wartości, jak liczba zatrudnionych osób 250, czyli powyżej 250 osób to już jest, to już jest przedsiębiorstwo duże. Przedsiębiorstwa objęte tym podatkiem będą musiały mieć przychód wyższy niż 50 milionów euro. W każdym razie mówimy tutaj właśnie o tym, że jeżeli chodzi o ten nowy podatek, on będzie właśnie obowiązkowy, wszystkie duże przedsiębiorstwa, nie tylko te przedsiębiorstwa Skarbu Państwa i to wywołało naprawdę bardzo duże dyskusje i też bardzo duże spadki na polskiej giełdzie. Co ciekawe, minister Jacek Sasin mówi o tym, że rozwiązania dotyczące tego nowego podatku od nadmiarowych marsz mają być dostępne w ciągu dwóch, trzech tygodni i tutaj jest dosyć ciekawe takie stwierdzenie, nad którym chciałbym się chwilę zastanowić. Tutaj jest wypowiedź właśnie Jacka Sasina. I jeżeli chodzi o tę wypowiedź, mówi on między innymi: Przygotowałem założenia, które zakładają podatek od nadmiarowych marsz, właśnie marsz, a nie zysków, bo rozumiemy, że firmy uzyskują wyższe zyski z różnych powodów, nie tylko dlatego, że podnoszą w sposób nieuzasadniony ceny, ale również chociażby z tego powodu, że pozyskują nowych klientów, rozrastają się i rozwijają. Za to nikt nie ma zamiaru karać firmy. Więc tutaj z jednej strony Jacek Sasin mówi, że rozumie takie prowadzenie biznesu i przez to nie są tutaj objęte zyski, ale marże, ale z drugiej strony chyba to rozumienie biznesu jest takie bardzo wybiórcze, no bo podniesienie marży. To nie wynika tylko ze względu na to, co się w tym momencie dzieje. Wiele spółek inwestuje swoje prywatne pieniądze, jeżeli mówimy o prywatnych przedsiębiorstwach, ryzykują te pieniądze i budują na przykład nowe centra logistyczne, jakieś różnego rodzaju nowe formaty automatyzacji, jeżeli chodzi o produkcję, jakieś nowe systemy IT, dzięki czemu te marże się poprawiają. I są przedsiębiorstwa, które na przykład w latach 2014, 2015, 2016, 2017 czy 2018 zainwestowały potężne, Pieniądze, przez co no, dzisiaj okazuje się, że te marże są wyższe, po prostu ze względu właśnie na to, że te spółki inwestowały, że te spółki się rozwijały i przy nawet tych samych przychodach mają wyższe marże po prostu ze względu na to, że zainwestowały w to pieniądze i tego już niestety ale Jacek Sasin nie rozumie i są oczywiście takie spółki no są chociażby na polskiej giełdzie bo tutaj często mówimy tak bardzo ogólnie mówiąc całkiem konkretnie no to na przykład jeżeli ktoś interesuje się polską giełdą no to na polskiej giełdzie jest spółka chociażby Team, która właśnie w ten sposób się rozwinęła. Oni w 2014 roku, mniej więcej wtedy zmienili swój model biznes Biznesowy, mocno tutaj zainwestowali duże pieniądze właśnie w zmianę tego modelu biznesowego i dzisiaj to przy, przynosi e, korzystne efekty. I rzeczywiście ta marża z 2022 roku prawdopodobnie będzie dużo wyższa niż te średnie marża z lat 18, 19-21. No zwłaszcza tutaj 18-19, bo zauważmy, że jeżeli mówimy o jakiejś nowej inwestycji, to możliwe, że już w 2021 roku ona dawała jakieś efekty, i na przykład w Teamie właśnie tak jest, no ale biorąc pod uwagę średnią marżę z tych lat, No to już czas 2022 jest dużo wyższa. No i to jest ta nadmiarowa marża właśnie według yy, według ministra Jacka Sasina. Tylko że pytanie, czy jeżeli na przykład Tim w 2023 roku znowu uzyska taką marżę albo wyższą, a moim zdaniem jest to bardzo prawdopodobne, że uzyskają podobną marżę, bo ze właśnie ze względu na te różne procesy automatyzacji, yy, inwestycje takie duże i też efekt skali o niej osiągają wysoką marżę, czy wtedy te pieniądze zostaną. Wzrzucone, no bo to się okaże, że jednak to nie jest nadmiarowa marża, tylko to jest już ich normalna marża. Tak samo na przykład chociażby spółka Arctic Paper, która też jest na giełdzie, która też bardzo mocno może zostać dotknięta tym podatkiem, a tak naprawdę ona absolutnie, jeżeli chodzi o jej marżę, to nie są w żaden sposób związane z tym, co się dzieje w tym momencie na rynku energetycznym. Więc no patrząc na to z tej perspektywy, tutaj bardzo mocno uderzamy w te przedsiębiorstwa które po prostu się chciały rozwijać. I to niesie za sobą też taką drugą bardzo poważną konsekwencję. Jeżeli my myślimy o tym, żeby... Kapitał zagraniczny przyszedł do nas, no to powinniśmy robić jak najlepsze warunki właśnie do tego. A tutaj my pokazujemy takiemu kapitałowi zagranicznemu. Ktoś chce otworzyć u nas fabrykę i widzi, że jeżeli tą fabrykę otworzy i nagle się okaże, że nie, nie daj Boże na niej zacznie zarabiać, bo to by było już najgorsze, to się okaże, że jeżeli zarabia dużo, to musi dużo, dużo więcej płacić, więc to bardzo mocno odstrasza ten kapitał zagraniczny, na którym tak nam bardzo mocno zależy. A jeżeli chodzi o ten podatek, to też jest taka, myślę, że istotna ciekawostka. Jak mówię, ostatecznej formy jeszcze nie znamy, ale mówiono na początku o tym, że ma on dotknąć spółki skarbu państwa wyłącznie. Teraz się mówi, że ma dotknąć wszystkie spółki. Możliwe, że się okaże, że ma dotknąć wszystkie spółki, ale oprócz tych skarbu państwa, albo te spółki skarbu państwa zostaną mniej dotknięte. Bo jak pisze Rzeczpospolita, Podmioty, które są obecnie obwiniane za wysokie marże, czyli koncerny energetyczne, mogą wedle wstępnych wyliczeń zapłacić najmniej lub wcale dodatkowego podatku. Dlatego w 23. istotne jest, aby we wzorze na podstawie naliczenia daniny ujęta została możliwość odliczania wydatków poniesionych w 23. roku na inwestycje w kluczowych z perspektywy rozwoju bezpieczeństwa w państwach obszarach, na przykład Produkcja energii, nośników energii, efektywność energetyczna, sieci przesyłowe, dystrybucja, infrastruktura obronna, przemysł obronny, infrastruktura i zdolności produkcyjne związane z produkcją nawozów, eksploracja i przygotowania do wydobycia złóż surowców naturalnych, przemysł chemiczny. Czyli oznacza to, że jest furtka do tego, żeby ukryć jakoś te zyski, przeznaczyć je na rozwój, ale rozwój właśnie w określonych dziedzinach. I problem jest taki, że to są dziedziny stricte podporządkowane dla państwa, jeżeli chodzi o energię, jeżeli chodzi chociażby o sieci przesyłowe, jeżeli chodzi o obronność, tak? To nie jest tak, że prywatne przedsiębiorstwa sobie, jeżeli nie mają co zrobić z pieniędzmi, na przykład, nie wiem, handluje elektrotechnikom, jak chociażby TIM, no to sobie może kupię czołg. Kurwa no zobacz, co kurwa narobiliście! Więc w największym skrócie jest furtka do tego, żeby nie płacić tego podatku albo płacić go mniejszy, ale musisz być spółką skarbu państwa, bo prywatne przedsiębiorstwa takiej furtki nie mają. W moim odczuciu jest to jeden z najgorszych podatków, jaki w ogóle wymyślono. Zamrożenie cen energii powoli staje się faktem. Sejm już przyjął, przyjął tę ustawę, teraz czekamy na Senat, no i później ewentualny podpis prezydenta. Posłowie przyjęli ustawę, dzięki której ceny prądu dla gospodarstw 23 będą zamrożone na poziomie z 2022 roku. Oczywiście to są tylko do pewnej części, czyli tutaj są różnego rodzaju limity. Jeżeli chodzi o te limity, 2000 kWh dla gospodarstw domowych, 2600 dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi, 3000 dla rodzin z kartą dużej rodziny oraz dla Rolników, czyli tutaj będą zamrożone te ceny energii. Oprócz tego też przyjęta ustawa przewiduje, że jeżeli 1 października a 31 grudnia 2023 roku odbiorca zmniejszy swoje zużycie o co najmniej 10% w porównaniu z okresem z 1 października 21 roku 31 grudnia 2022 roku, to w 2024 sprzedawca ma mu zaoferować upust w wysokości 10% kosztów energii elektrycznej z okresu październik 22, grudzień 2023. Jeżeli ktoś tutaj ma jeszcze dodatkowo źródło ogrzewania elektryczne, no to dostanie 1000 zł w przypadku zużycia prądu w 22 roku do 5000 kWh oraz 1500, jeżeli to będzie powyżej 5000 kWh. Więc tutaj są tak naprawdę dwie sprawy, po pierwsze, wszystkich wcześniej yy, mówiono o tym, że pompy ciepła są dobre i warto robić te pompy ciepła, jest boom na pompy ciepła, był boom na pompy ciepła już od pewnego czasu, też ze względu na wysokie koszty gazu, no i teraz nagle się okazuje, że jeżeli mamy tę pompę ciepła, to dostaniemy jakiś ochłap tam 1000 zł czy 1500 zł na, całą, yy, na cały ten okres, więc praktycznie nic, więc... Te osoby, które zaufały rządowi i stwierdziły, dobra, zrobię tę pompę ciepła, to będzie bardziej ekologiczne, może to mnie wyniesie mniej. No okazuje się, że jednak niekoniecznie, bo jednak pompa ciepła to jest coś, no co bierze bardzo dużo energii. No lepiej trochę już mają osoby, które mają też panele fotowoltaiczne razem z pompą ciepła. Ale jest też tutaj druga rzecz, którą ja zauważam która w moim odczuciu jest mega, mega niesprawiedliwa: no bo są te trzy limity: 2000, 2600 i 3000 kWh. Jak masz kartę dużej rodziny, no to jest 3000 kWh. Do tego, do tego zużycia będzie zamrożona ta cena energii. No z tym, że karty dużej rodziny mają, z tego co wiem, osoby, które mają na przykład trójkę dzieci ale które mają szóstkę dzieci też i teraz masz trójkę dzieci i masz limit 3000 kWh masz szóstkę dzieci i masz też ten limit 3000 kWh więc w moim odczuciu sprawiedliwe to takie do końca nie jest według raportu Expandera ceny mieszkań w końcu zaczęły spadać, aczkolwiek nie chcę powiedzieć, że to już jest taki stały trend. Myślę, że trzeba poczekać na kolejne miesiące. Jednak coś już się w końcu na tym rynku zaczyna powoli dziać. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o rynek mieszkań, on jest dosyć specyficzny. To znaczy bardzo ciężko zmienić tutaj trend. Kiedy rośliśmy, to bardzo ciężko jest zmienić trend właśnie na spadkowe, ale kiedy już wejdziemy w te spadki, znowu bardzo ciężko będzie się ruszyć takiemu rynkowi. Właśnie w drugą stronę. Bardzo często właśnie jest tak, że jeżeli mamy jakiś kryzys i spadają, powiedzmy, też ceny nieruchomości, no to później jest ta odbudowa, ale ceny nieruchomości dalej albo spadają, albo stoją w miejscu. Ten rynek jest taki dużo bardziej ospały. On reaguje z takim opóźnieniem na to, co się dzieje w gospodarce. No i z raportu m.in. ekspandera wynika, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy mieszkania stanęły, staniały w 13 z 17 badanych miast. Największe w Częstochowie, Sosnowcu i Bydgoszczy. Jak sobie zobaczymy na tę tabelę, rzeczywiście Częstochowa minus 9 od maja do sierpnia, Sosnowiec minus 8, Bydgoszcz minus 5. Jeżeli chodzi o wzrost, no to one są w Lublinie. 4%, a dalej Rzeszów 2% i po 1% w, we Wrocławiu i w Gdańsku. W... Całej reszcie, na no całej reszcie rynków są spadki, aczkolwiek zauważmy, te spadki nie są jakieś spektakularne. Na razie to są takie bardzo, bardzo powolne spadki, więc ja nie chcę jeszcze wyciągać jakichś takich pochopnych wniosków. W moim odczuciu w najbliższym roku będziemy mieli do czynienia ze spadkiem cen nieruchomości, ale znowu to nie będzie taki spadek rzędu, nie wiem, co miesiąc o 7, 10 czy 15%, to będzie bardzo spokojny, powolutki spadek. Nie wiem, czy on już się rozpoczął, bo jak mówię, jeszcze nie chcę wyciągać tych pochopnych tych wniosków poczekam na kolejne miesiące aczkolwiek myślę, że już w końcu coś się zaczyna dziać i ciężko będzie liczyć na jakieś wzrosty, jeżeli chodzi o właśnie ceny nieruchomości w najbliższym czasie. Politycy parę lat temu wprowadzili obligo giełdowe, czyli to, że energię trzeba sprzedawać poprzez giełdę, a teraz stwierdzają, że to jest zły pomysł i to znoszą. No, ciekawy jestem, czy skoro teraz twierdzą, że to jest zły pomysł, to osoby, które wprowadzały ten pomysł, zostaną pociągnięte do jakiejś, e, jakiejś konsekwencji, chociażby politycznej. Ciężko mi tutaj się wypowiadać na ten temat, no prawdopodobnie wszyscy znamy odpowiedź na to pytanie, no, aczkolwiek jest zniesione to obligo giełdowe, Sejm przyjął właśnie to, że będzie zniesione obligo giełdowe, czy to jest rzeczywiście dobre? No, wydaje się tak, aczkolwiek takich stuprocentowych wniosków też moim zdaniem wyciągać jeszcze nie można. Sejm uchwalił całkowite zniesienie obliga giełdowego. Obligo giełdowe, czyli obowiązek sprzedaży energii elektrycznej poprzez giełdę energii dla wytwórców energii z gazu i węgla. Ma to zapobiec zapewnić przedsiębiorstwom wytwarzającym energię swobodę w zakresie wyboru sposobu sprzedaży tej energii elektrycznej, którą wyprodukują. No i to jest takie ułatwienie właśnie uwolnienie mocne tego rynku energii elektrycznej. No tutaj mówi się o tym, że Jedni mówią o tym, że poluzowanie kagańca na towarowej giełdzie energii spowoduje, że ceny energii z pewnością spadną. Jak policzymy, koszty wytwarzania energii, nawet z uprawnieniami do emisji CO2, to 700 zł za megawattogodzinę, a kontrakty na TGE to 1900 zł. To nie jest normalne, jeśli kontrakt jest trzykrotnie droższy niż uzasadniona cena wytwarzania energii, aczkolwiek nie wszyscy są tak pozytywnie do tego, pozytywnie do tego nastawieni. No i tutaj na przykład Grzegorz Onichimowski mówi o tym, że to jest były prezes towarowej właśnie giełdy energii, mówi o tym, że to nie jest zbyt dobry pomysł. Jak popatrzymy na krajobraz działań rządu, to zauważymy, że nie ma on żadnego pomysłu na poprawę sytuacji. Wszystko to jest, wszystko to jest chaos. No i mówi właśnie o tym, że trzeba to jakoś przygotować, a nie robić tak wszystko bez zastanowienia. Wychodzenie z obliga skomplikuje pomysły ograniczenia cen energii, na przykład poprzez wprowadzenie cen maksymalnych. Jak wszystkie transakcje zawierane były na giełdzie, to można je kontrolować, a teraz będą rozpros rozproszone, porozrzucane, to kontrola będzie, będzie trudniejsza. No i z jednej strony rzeczywiście... Jest tutaj trochę racji, że jeżeli wszystko sprzedawaliśmy przez towarową giełdę energii, no to oczywistym jest to, że łatwiej jest to kontrolować. Teraz będzie to ciężej kontrolować. To tylko pytanie, czy rzeczywiście, nawet gdyby dalej było to na TGE, to takie wprowadzenie maksymalnych cen energii rzeczywiście ma jakikolwiek sens, czy jednak ceny maksymalne w jakimkolwiek stopniu, w jakimkolwiek sektorze nie do końca mają sens. Ja tutaj mam pewne obiekcje i wcale nie traktuję tej zmiany właśnie odnośnie obligacji giełdowego, zniesienie tego oblika giełdowego za coś negatywnego. Mówi się, że nieskończony jest wszechświat i ludzka głupota, czego jestem najlepszym przykładem, ale możliwe, że do tej dwójki dołączy trzecia sprawa, czyli inflacja w Polsce. Jeżeli chodzi o szybki szacunek przez GUS, no to inflacja za wrzesień ma wynieść 17,2%, czyli nie ma mowy o żadnym spadku. Wcześniej to było 16,1%, wcześniej jeszcze 15,6%, czyli cały czas idziemy do góry. Jeżeli chodzi o te składowe inflacji, no to najmocniej przyczyniły się tutaj wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych, plus ponad 19%. Najmocniej zdecydowanie wzrost cen nośników energii we wrześniu, plus 44% rok do roku, ogromna kwota, ogromna. No i też wzrost cen paliwa do prywatnych środków transportu, plus 18%. Co tutaj może bardzo mocno niepokoić? W moim odczuciu niepokoi tutaj jedna rzecz, bo, no bo patrzymy na taką inflację rok do roku, tak? To jest zawsze wrzesień 22 do września 21, sierpień 22 do sierpnia 21 i tak dalej, tak dalej. Ale jak zobaczyć na to miesiąc do miesiąca, no to tutaj też mamy pewien problem. Zaczynamy mieć pewien problem, bo patrząc na inflację miesiąc do miesiąca, zauważmy, że wcześniej mieliśmy spadki. Tutaj były mocne spadki na tę inflację miesiąc do miesiąca, ale ostatnie miesiące to są jednak. Jednak wzrosty, więc tutaj jest pewien problem, że ta inflacja miesiąc do miesiąca ostatnio jest coraz mocniejsza. Czy my coraz rzeczywiście więcej wydajemy, czy jakieś kolejne dodatki socjalne to spowodowały? Nie wiem, choć się domyślam. W moich filmach bardzo często krytykuję obecne pomysły partii rządzącej, zwłaszcza te, które są bardzo mocno socjalne. I wielu tutaj widzów, wielu komentatorów, ludzi, którzy właśnie. Komentują te moje filmy, zarzuca mi, że jestem po bo jeżeli ktoś mówi, że PiS zrobił coś nie tak, to znaczy, że musi być za PO. To jest taka dosyć pokrętna i dziwna logika. Znaczy, wiele osób uważa, że jedno wynika z drugiego. No to w moim odczuciu jedno absolutnie nie wynika z drugiego, i to, że jeżeli mi się nie podoba dużo pomysłów PiSu, to nie oznacza, że podobają mi się pomysły Platformy. Szczerze powiedziawszy, ja nie widzę większej różnicy między tymi dwiema partiami. Możecie teraz tam pisać w komentarzach, że jestem głupi i tak dalej. W każdym razie przyszedł czas na to, żeby bez żadnej szydery absolutnie pochwalić PiS, pochwalić to, co się w tym momencie dzieje, bo jest rzecz, w którą. Moim zdaniem wiele osób wykorzystuje mocno politycznie i wcześniej wykorzystywało to politycznie, a tymczasem jest to informacja naprawdę korzystna dla konsumentów. Oczywiście nie dla wszystkich, ale jednak myślę, że dla zdecydowanej większości. W piątek rano bankowy fundusz gwarancyjny wydał decyzję o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Getty Noble Banku. Czyli Getty Noble Bank w pewnym sensie znika. Zastąpi go inny bank. No i jeżeli chodzi o Getty Noble Bank, co to tak naprawdę oznacza dla ludzi, którzy mają tam depozyty? Niewiele, także, także tutaj spokojnie. Jeżeli chodzi o przymusową restrukturyzację Getty Noble Bank, została wszczęta w piątek 30 września przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Getty Noble Banku. No i tutaj mówimy o tym, że została działalność Getty Noble Banku przeniesiona do banku BFG. To tak zwany bank pomostowy. Właścicielem tego banku będzie obok BFG także system ochrony banków komercyjnych, czyli utworzony w czerwcu przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce, m.in. ING, Alior PKO. BFG wszczął przymusową restrukturyzację, ponieważ zostały spełnione trzy przesłanki. Czyli Gettin Noble był zagrożony upadłością, brak było przesłanek wskazujących, że na możliwe działania nadzorcze banku pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenia upadłością, oraz w szczęście przymusowej restrukturyzacji było w ocenie BFG konieczne w interesie. Publicznym, czyli w interesie sektora finansowego, między innymi, depozyty klientów są całkowicie, całkowicie bezpieczne. Co dla klientów oznacza ta przymusowa restrukturyzacja? No, tak naprawdę, tak naprawdę, jak mówiłem, niewiele, nic się nie zmienia. Są klienci, będą obsługiwani tak, jak, tak jak do, do, do tej pory było, mając dostęp do swoich wszystkich oszczędności. Wszystkie depozyty klientów są absolutnie, absolutnie bezpieczne. No, jeżeli chodzi o Tutaj sytuację w Getinie, no to niestety, jeżeli ktoś jest akcjonariuszem Getinu, no to tutaj, no, umówmy się, traci teraz niestety, ale swoje pieniądze. Umarzane są wszystkie akcje i niektóre zobowiązania finansowe, aby sfinansować lukę kapitałową, kapitałową banku. Getin miał wyemitowanych ponad milion akcji, wszystkie zostały umorzone. W praktyce oznacza to, że akcjonariusze zostają z niczym. No i oczywiście akcjonariusze Getina mogą mieć bardzo duże pretensje do tej decyzji, aczkolwiek ja tutaj nie jestem jakoś tak nastawiony negatywnie do tego ze względu na to, że jeżeli ktoś analizował sytuację spółki Getin Noble Bank, to dobrze wie, że ta sytuacja była bardzo zła, że współczynniki kapitałowe tam były niespełnione, że jeżeli chodzi o kredyty frankowe, tak naprawdę każda, każde możliwe porozumienie oznaczało niemalże upadłość dla Getinu, no bo tych kredytów frankowych też bardzo, bardzo dużo mieli w stosunku do swoich wszystkich kredytów, tak? No bo nominalnie, na przykład, nie wiem, PKOBP pewnie ma ich więcej, ale z drugiej strony w porównaniu do wszystkich kredytów hipotecznych, no to oczywiście Getin tutaj był na absolutnie pierwszym miejscu. Ja też, jeżeli chodzi o giełdę, robiłem kiedyś film właśnie między innymi o Getinie, i tam o tym mówiłem, że dla mnie Getin to jest ten bank, który jest zagrożony upadłością. I tutaj pamiętam sytuację przy e, nacjonalizacji Idea Banku, kiedy PKO przejmował Idea Bank. Wiele osób mówiło, że to jest właśnie zemsta PiSu na Czarneckim, ze względu na to, że oni go nie lubią. Teraz też już słyszę pierwsze głosy, że no, PiS się dobrał do tego Czarneckiego. Moim zdaniem to jest totalna bzdura i nawet jeżeli nie lubimy PiSu, nawet jeżeli uważamy, że PiS zdecydowaną większość swoich ustaw robi pod, tylko pod wyborców, nie patrząc na gospodarkę i rozwalając gospodarkę, ta decyzja akurat jest dobra. No pytanie, na ile to ma właśnie związek z rzeczywiście z PiSem, ciężko tutaj mi jednoznacznie określić, aczkolwiek no patrząc na to, że w ostatnich latach wiele instytucji stało się mocno podległo Politykom, no to myślę, że tutaj też wiele osób może mieć takie domniemania, że to PiS maczał w tym wszystkim palce. W każdym razie to jest naprawdę dobra decyzja, bo pytanie, co by było, gdyby oni tego nie zrobili? Gdyby tego nie zrobili, czy by, gdyby nie znacjonalizowali najpierw idea Banku Czarneckiego, a teraz nie e, zro, wprowadzili tej przymusowej restrukturyzacji dla Getinu no to prawdopodobnie te banki by upadły gdyby te banki by upadły, trzeba by oddać pieniądze ludziom z bankowego funduszu gwarancyjnego, a kto się składa na bankowy fundusz gwarancyjny? inne banki, czyli my, bo gdyby banki się na to musiały złożyć no to przerzuciłyby to na klienta wszyscy byśmy to odczuli myślę, że tutaj jeżeli chodzi o banki, wszystkie mają i są tak naprawdę jednego zdania, czyli że to była dobra decyzja, zresztą widzę już pierwsze komentarze właśnie zarządu banku, czy rzeczników Prasowych różnych banków, i wszyscy mówią, że to jest raczej właśnie dobra decyzja, właśnie ze względu na to, że gdyby rzeczywiście była tutaj upadłość takiego banku, to trzeba by się na to wszystko złożyć. Także akurat, jeżeli PiS miał jakikolwiek związek właśnie z tym, to akurat dobry i to absolutnie nie jest żadna zemsta na Czarneckiego. Jeżeli ktoś tak uważa, to zapraszam do raportów finansowych Getin Banku. Zobaczcie, w jakim w, na jakim poziomie były chociażby współczynniki kapitałowe, jeżeli chodzi właśnie o GetIn Bank. Jak dużo było zagrożonych kredytów frankowych w porównaniu do kredytów hipotecznych, to wszystko jest ogólnie dostępne, bo Getin jest spółką publiczną, więc te wszystkie raporty finansowe są dostępne. To nie jest żadna zemsta na czarneckim, to jest naprawdę dobre działanie. I teraz, jeżeli PIS miał z tym jakikolwiek związek, prawo PIS! Są takie teksty, które kiedy ktoś wypowie, od razu jakby słyszymy ja, tak jak to było w reklamie. Na przykład dłuższe życie każdej pralki to kalgon. Chyba wszyscy wiedzą, w jaki sposób idzie ta melodia. Tak samo myślę, że taką, takim sloganem jest codziennie niskie ceny. Oczywiście mówię tutaj o reklamie biedronki. No i jeżeli chodzi o tę biedronkę, dostali potężną karę ponad 100 milionów złotych. A to nie jest pierwsza kara, jeżeli chodzi właśnie o Biedronkę, o tę portugalską sieć. Sąd przyznał rację Łokikowi. Biedronka ma zapłacić 115 milionów złotych kary za mylące oznaczenia cen. No i sąd przyznał, uznał, że prezes Łokiku miał rację, twierdząc, że Jeronimo Martens Polska, no to jest oczywiście, yy, Biedronka jest podległa pod właśnie Jeronimo Martens Polska, oni są podlegli pod Jeronimo Martens, czyli spółkę portugalską, Stosowało nieuczciwą praktykę rynkową. Polegało na uwidocznieniu niższej ceny przy produkcie na półce niż zakodowana w kasie. No i naruszyli obowiązek informacyjny poprzez brak ceny przy każdym produkcie. No i tutaj była właśnie mowa o tym, że wielokrotnie właśnie coś takiego Biedronka robi, rzeczywiście sąd przyznał temu rację. Tutaj mowa na przykład, że cena umieszczona na lodówce w sklepie informowała o tym, że cena za lody będzie 11 zł, lody te były objęte promocją do tego dnia i też tego dnia dokonałem ich zakupu, niestety przy okazało się, że cena jest 16 zł, to jest jedna ze, jedna ze skarg, czy jakieś różnego rodzaju na przykład znicze, no wiele, wiele produktów, jeżeli chodzi właśnie o, właśnie o Biedronkę i wiele tych skarg rzeczywiście tutaj było. UOKiK zlecił kontrolę inspekcji handlowej, no i rzeczywiście potwierdziły skalę nieprawidłowego informowania o cenach w w sklepach Biedronka praktyka trwa co najmniej od 2016 roku. Kontrole wykazały, że w sklepach Biedronko średnio 14% towarów nie miało informacji o cenie. 14% to jest naprawdę bardzo dużo cena jest jednym z najważniejszych kryteriów, no i dlatego to jest, takie, to jest takie istotne. No i tutaj mówimy o tym, że kara będzie 115 milionów złotych. Według właściciela Biedronki kara jest niezasłużona i nieuczciwa. Oni tutaj mówią o tym, że rzeczywiście może, mogą zdarzać się takie sytuacje, ale to są pojedyncze wyjątki właśnie ze względu na to, że oni są tak duzi, nie są w stanie wszystkiego kontrolować. Nie możemy wykluczyć indywidualnych przypadków, w których niezamierzony błąd ludzki doprowadzi do braku ceny lub braku jej natychmiastowej aktualizacji w trosce o naszych klientów. Podjęliśmy zdecydowanie znacznie wykraczające poza rynkowe standardy działające, mające na celu ograniczenie liczby tego typu przypadkowych błędów. No i tutaj yy, ułoknik mówi, że to są niewystarczające działania. To ciekawe, to nie jest pierwsza kara dla biedronki. No, bo tutaj na przykład w 2020 roku prezes ŁOkik nałożył rekordową karę 723 miliony złotych na właściciela biedronki. Ocenił, że firma z wykorzystaniem rabatów retrospektywnych nieuczciwie zarabia kosztem dostawców. Produktów spożywczych, głównie owoców i warzyw. To rekordowa kara, ale że Ronił oczywiście się mówiło, że odwoła do sądu. Wiosną ubiegłego roku prezes Walking nałożył 60 milionów kary za wprowadzanie klienterii w błąd, więc tutaj, no patrząc na biedronkę, wiele tych kar tutaj. Jest, ale co ciekawe, pytanie, czy Biedronka nie otworzy się znowu w niedzielę? No bo yy, Biedronka właśnie podpisała pewną umowę. W części sklepów Biedronka podpisały się automaty do sprzedaży opasek telemedycznych dla seniorów, więc powróciły te spekulacje. Czy nie zdecydują się na otwarcie sklepów w niedzielę, korzystając z wyjątku dotyczących placówek medycznych? Biedronka mówi jasno, że nie ma takiego planu, no ale. Tak naprawdę, tak naprawdę zobaczymy. Współpraca z tą firmą ma charakter pilotażowy. W wybranych placówkach pojawiły się urządzenia umożliwiające zapoznanie się z ofertą, sposobem działania opaski. No i tutaj, jeżeli chodzi o to otwarcie sklepów w niedzielę, mówią, nie ma takich planów. Opinie prawne są co do tego, czy sklep może w niedzielę działać jako placówka medyczna, nie są jedno, jednoznaczne. No tutaj pytanie, zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie, bo Biedronka chciał już otworzyć sklepy w niedzielę w sierpniu, wtedy tekstem było uruchomienie wypożyczalni książek dla dzieci w wybranych, w wybranych sklepach. No i w tym momencie w tym momencie nie wiemy jak to będzie dalej, zobaczymy. No w każdym razie, jeżeli chodzi o biedronkę, myślę, że dalej będą te próby otwarcia tych marketów w niedzielę. Budżet gospodarstwa domowego, no to jest taki, myślę, że najważniejszy dokument całego gospodarstwa. Tak samo budżet państwa, to jest najważniejszy dokument, no na pewno najważniejszy dokument finansowy całego państwa. A tutaj okazuje się, że ten budżet państwa polskiego na 2023 rok ma coraz mniejsze znaczenie i jest coraz bardziej oderwany od rzeczywistości, a to nie jest dobre i dla Polaków, i tak naprawdę nie wygląda to dobrze na arenie międzynarodowej, i to też może być dosyć istotny problem. W budżecie państwa istnieje coś takiego jak reguła wydatkowa czyli Ograniczenie określające nieprzekraczalny limit wydatków publicznych pieniędzy. Myślę, że to jest bardzo logiczne. No każdy z nas ma taką regułę wydatkową, czyli po prostu nie powinniśmy wydawać więcej niż zarabiamy albo dużo więcej niż zarabiamy w przypadku państwa, bo zadłużanie się w przypadku państwa no to już jest proceder, który trwa i to latami. Niestety, ale tak jest. No i ta reguła wydatkowa ma zapobiegać nadmiernym obciążeniem finansów publicznych, czyli by rząd wydawał na tyle, na ile pozwala, mu dochody i sytuacja gospodarcza to jest taki hamulec. Reguła nie jest oderwana od rzeczywistości, uwzględnia złe czasy i pogorszenie koniunktury, daje większą przestrzeń, gdy jest trudna sytuacja, ale to nie znaczy, że rząd nie ma żadnych limitów. No i jeżeli chodzi o obecny budżet, no to warto zauważyć, że na razie wiemy, że procedowany jest choćby projekt zamrożenia cen energii na pewnym poziomie. Ma to kosztować 24 miliardy złotych. Planuje się też program pomocowy 5 miliardów złotych. Spodziewają się też przedłużenia tarczy antyinflacyjnej w 2023 roku 33-35 miliardów złotych i te programy, przynajmniej na razie, nie są uwzględnione w, pro, uwzględnione w projekcie budżetu. Część z nich najpewniej nigdy się tam nie znajdzie, ponieważ ich finansowanie ma się odbywać poprzez fundusze pozabudżetowe. Najnowszy przykład to właśnie koszty programu ochrony gospodarstw domowych przed wzrostem cen energii, które mają być pokryte przez fundusz przeciwdziałania covid-19. Jaki związek ma jeden z drugim? Nie pytajcie, nie mam pojęcia. No i jeżeli chodzi o tę regułę wydatkową, no to ona jest łamana i to ona jest dosyć mocno łamana. Pod płaszczykiem ustawy energetycznej walki z kryzysem rząd chce dać sobie super uprawnienia do wydawania publicznych pieniędzy bez żadnych Limitów. No, i tutaj mówimy o tym, że wprowadzają gigantyczną zmianę reguły wydatkowej. Na podobny ruch zdecydowali się już wcześniej w ustawie o pracownikach delegowanych, wtedy to było po raz pierwszy. No, i teraz zmiana obecna polega na tym, że rząd wyłącza z reguły wszystkie państwowe fundusze celowe: czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Krajowy Fundusz Drogowy, Fundusz Sprawiedliwości, zarządzany przez Zbigniewa Ziobre, wszystkie inne rządowe fundusze. I to jest bardzo duży problem, też jeżeli chodzi o KPO, bo biorąc pod uwagę KPO, chociaż ja osobiście moim zdaniem absolutnie tego KPO w Polsce nie będzie, ale jeżeli jeszcze ktoś liczy, no to wszyscy skupili się w KPO na praworządności, to jest ważne, ale kamienie milowe nie dotyczą tylko praworządności. Tam też jest mowa o tym, że polski rząd ma, zobowiązał się przed Komisją Europejską do reformy finansów publicznych. Głównym celem jest przejrzystość tych finansów, a ta ustawa no, nie powoduje, że finanse polskie są bardziej przejrzyste, więc tu nie wyglądamy wiarygodnie też na arenie międzynarodowej. Czyli mamy budżet państwa i on jest określony, tak? Że Mamy jakieś tutaj ramy, w których musimy się poruszać, nie możemy jakichś tam wydatków przekraczać, ale tak naprawdę, jeżeli chcemy sobie te wydatki przekroczyć, to my wrzucamy do jakiegoś funduszu rządowego tę kasę. Jak widzimy, można wydawać pieniądze, jak się chce, na przykład z funduszu o przeciwdziałaniu COVID, więc się myślę, że okaże, że z tych funduszy, w których teraz będą włożone te pieniądze, też będzie się dało wyciągać je na różne, różniste cele. Więc to jest bardzo duży problem, że tak naprawdę budżet państwa, o którym się mówi, który jest no, najważniejszym dokumentem finansowym, o w tym momencie nie nadaje się do niczego i w tym momencie nie mówi nam o niczym, bo rząd jak chce, może sobie ukrywać te pieniądze i tak naprawdę wykorzystywać do tego, do czego chce. A na koniec, jak zwykle, daję albo jakąś ciekawostkę, albo jakąś pozytywną informację. Dzisiaj będzie bardziej ciekawostka, jeżeli. Myśli, że psy piją tak samo jak i my, to nie jest to do końca prawda. Język jest wyciągnięty, wygięty w drugą stronę i w zwolnionym tempie bardzo dobrze to widać. Właśnie w taki sposób piją psy. Język wyginają w drugą stronę niż człowiek. Fajnie widać to w zwolnionym tempie. Przyznam, że mnie to osobiście zszokowało. Tak piją wielbłądy, jakby ktoś był zainteresowany. Właśnie w taki sposób. I taki wielbłąd potrafi wypić nawet do 120 litrów wody, właśnie przy takim jednym piciu. Także powiedzenie: Polak nie wielbłąd pić musi, traci tutaj sens bezapelacyjnie. I tą ciekawostką kończymy dzisiejsze wydanie najważniejszych informacji tygodnia. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam też na moje inne filmy, które są już stricte o spółkach giełdowych, stricte giełdowe. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Cześć!